Cześć, jestem Ksiew, a to jest pierwszy odcinek w sensie XD, co ja gadam. Pierwszy odcinek takiego typu. Będę wam po prostu pokazywać trzy fajne kampy, o których mogliście nie wiedzieć. No to po prostu oglądnijcie. A teraz po prostu to tak nagrywam. W sensie nagrywam teraz tak, nie że to jest kryjówka, tylko po prostu czy wiedzieliście, że da się tu wskoczyć. Poczekajcie. O tutaj. Znaczy to się wam w ogóle nie przyda, bo ktoś was już zabije, ale da się tu wejść. Dobra, no to pierwszą kampą jest ta kampa. No może jak jesteście terrorystami, to w ogóle wam się nie przyda, bo team może być na was zły, że na przykład nie plantujecie albo nie idziecie po bombę, więc stójcie tylko jak macie jakiegoś awka i w ogóle. Albo jak ktoś tędy przechodzi. Da się tam wskoczyć, ponieważ odkryłem to przed chwilą w sumie, se tak skakałem. No i da się tu wskoczyć. Jestem tu, tędy nie mogę wyjść, a jednak mogę, dlatego to ja nie przetestowałem. No ale normalnie się tu nie da wejść. XD. Dobra, to jest jak XD. Nie, poczekajcie. Nie no, da się tu wejść. To był fail, ale no według mnie łatwiej jest tak wejść przez samochód. No i niektórzy mogli nie wiedzieć, bo niektórzy po prostu próbują wejść o tak, po prostu. No i po prostu tak się nie da, o tak. Musicie skoczyć albo wejść na tą barierkę. Ale według mnie łatwiej jest tędy i tutaj wskoczyć. Ale sprawdzę, czy da się też tak z innymi. Dobra, jestem przy drugim. W sumie nie wiem, czemu zastopowałem, bo to było tutaj. Ale okej. Spróbuję tutaj wejść. Nie no, tak się nie da na 100%. O kurde, prawie byłem. O, jestem. Ale niektórzy mogli nie wiedzieć. A tu się da wskoczyć? Ja se tak po prostu testuję na odcinku. Nie, nie da się tu. Dobra. No to było pierwsze na mapie Canals. W sumie fajna kampa. XD. Dobra, no to następna kryjówka. No teraz taka ciekawostka. Czy wiedzieliście, że to teraz, to jest inna mapa? W sensie przez szybę widać inną mapę tutaj? Nawet mogę wam za chwilę to pokazać. Dobra, zapamiętajcie. To o tu. Takie schodki. Tutaj jest szyba po prostu. No i w sumie tak to wygląda. Zapamiętajcie to. Oto. Sorry za to uratio. Bo miałem inne, ale to jest gorsze. Znaczy z lepszego tieru, ale mniej ładne. Dobra, zapamiętaliście? A teraz taka mała ciekawostka. Czy wiedzieliście, że tutaj i tu znajdują się wszystkie te mapy? Wiecie, co to jest za mapa? To jest plaza. To w sumie też jest plaza. To jest Legacy. Nie. Nie, tak, to jest Legacy. To jest, nie wiem. Nie możemy w sumie odczytać tu, co to jest. Tu też nie wiadomo, bo jest czarny ekran. Tu jest ta mapa, co była pierwsza kampa. Tu jest oczywiście ta z lotniskiem. Nie zapomniałem, jak się nazywa. A tutaj to jest ta sama, co tu. Nie pamiętam, jak ona już się nazywała. Dobra, no to pokażę wam teraz tą ciekawostkę. Zapamiętaliście wtedy? Tutaj. I uwaga. Patrzcie teraz. Zapamiętaliście? Szyba. I to. To jest dokładnie to samo. Tylko dziwne jest to, że stąd nie widać przez szybę, a stamtąd widać. No ale następna kampa.
sumie nie wiem, czy to jest taka fajna kampa. No a niektóre osoby o tym nie wiedzą. Czy wiedzieliście, że na tym da się stać? No bo większość w sumie kampi się tutaj, jak jest antyterrorystą. No i w sumie terroryści, jak widzą tu, że nikogo nie ma, no to chyba wiadomo, że będzie tu. Bo widać było na przykład na mapie. No a można się skampić tu. No i tutaj się skampić i po prostu go zabić, jak tędy wyjdzie. Też jest fajna kampa tu na koszu. O tu. Tu też jest fajna kampa, bo w sumie jak się tędy wychodzi, to ja w sumie tu nie patrzę, bo tu się nikt nie kampi. Zwykle tutaj. Albo tutaj. Na tutaj to ja się nie kampię. Znaczy nie patrzę. Bo mało osób tego używa. Tu też się da. To już jest słabsze, bo... A nie, myślałem, że stamtąd was widać. No to ostatnia ciekawostka. W sumie kampa, nie ciekawostka. XD. No i to na deathmatchach i grze o broń. Czy wiedzieliście, że tu się da kampić? Ja o tym wiedziałem i często tego stosuję, bo tu gościu się kampi z Uratio. No a wy tutaj też przechodzą i was nie widzą, no bo kto normalny robi coś takiego? Chyba sami cheaterzy. No a tutaj można zabić snajpera, który sobie tak po prostu wychodzi. Nie wiem, czemu zmieniłem na shotguna. Załóżmy, że mam snajperkę i wcelowuje się od razu tu. A tutaj wychyla taka mała głowa, no i was zabija. No i też jest fajną kampą tutaj. Tylko teraz tam nie wskoczyłem. Tu jest też taka fajna kampa. Kurde, nie mogę tam wskoczyć. Chcę wam pokazać kampę, a nie mogę sam tam wskoczyć. XD. O, w końcu. Wskakiwałem tu pół minuty XD. No i tu możecie się skampić też na snajpera w sumie. No ale też możecie stąd zabić gościa już idącego. Tu najlepiej z automatyczną snajperką. Tu już się nie da wejść, ale tu możecie też się skampić i zabić gościa tutaj. No to jest fajna kampa. Znaczy tego, co wam teraz pokazałem tutaj, jak się stoi na tych płytkach, nie stosuje, ale tu się często kampie. No a z drugiej strony już nie można zrobić, ale tu też można wejść o tu. No i nawet można wejść na beczki. Znaczy, co ja gadam, nie na beczki, tylko na te kartony. Nie, chyba nie można, nieważne. Myślałem, że się da. A tu? Tu się nie da. No trochę dziwna ta mapa, ale okej. No to... W sumie to na tyle z tego odcinka. Dzięki za oglądanie, no i w sumie widzimy się w następnym odcinku. Wiem, że długo nie było, ale... No ale widzimy się w następnym odcinku. Elo. Aha, i jeszcze skrzynka. Zapomniałem jej otworzyć. Za niedługo będzie opening Winterfesta. No spoko, bo ja zbieram te rzeczy. Za chwilę, za niedługo będzie opening Winterfesta, tego z elity. Tutaj, kurde, ale lagi. Tu mam 4 levele, mi brakuje. Co ja gadam w ogóle? No, prawie 3 levele mi brakuje. Dzisiaj jeszcze trochę nabiję. Ten skin jest taki średni. Znaczy, w sumie nie, no, będę go używać. No i dopiero teraz mogę się pożegnać, ale tego nie będę robić. XD.